witam Was w kolejnym vlogu. Mamy trzeci dzień zbierania traw i co jest tak, samozbierającymi jeździ prezes Michał oraz Robert z agroserwisu, a do tego jeszcze jeździ Jaguar i trzy przyczepy przy nim. Tak jak już mówiłem, to jest trzeci dzień zbierania. A tu na pryzmie, no, zapomniałem dodać jeszcze, na pryzmie jestem ja, dojcem Fabian z gier, Janto z Waltrą i sąsiad Leonard z John Deere. Hektarów w tym roku do zebrania było na pierwszy pokos. Fabian się wita. Włączyłem nagrywanie, bo prawie chyba zetor jechał się sypać, ale znaczy pełny jechał, ale go nie widać. Teraz robię krótkie cięcie i widzimy się jak już przy podjedzie tutaj pod silosy. No, zbyt długo nie trzeba czekać, już tutaj jest pod pryzmą, pod silosem. Będzie się sypał przed silosem, no to dobra. No tak to okej. Nie wiem ile im tam jeszcze zostało, ale podobno dość dużo jeszcze, połowa chocianowic. Na pewno jest do zbierania. 7 hektarów jest. Później tutaj całe kujakowice za domami przy rzece.
powiem wam, w tym roku jest naprawdę bardzo dużo masy. Nie dość, że hektarów dużo, to jeszcze masy dużo. Gdzie pomieścimy drugi pokos, trzeci pokos, kukurydzę. Co, tutaj ten zaś będzie pełny. Tu będzie pełny, co to jedyny pusty był. Tutaj dopiero otworzyli. Tam jest zamknięta kukurydza, tam GPS jest do połowy ubrany i tam majs jest, no, jedna trzecia ubrane dopiero. Dobra, obędź, ale jak to szef mówi, on przybytku głowa nie boli. Dobra, to ja na razie robię cięcie i widzimy się, jak już ktoś będzie trzeba wciągać. Dobra, przyjechał tutaj jeden. Kurwa. Jeleń zlejdzie na psu paszowy i tyle. Wygonisz go, to na 5 minut zaś jest. Oj, dzisiaj ciężki dzień będzie.
inaczej się kurwa robiło, a tak to... No, wszystko za kabinę leci. A później dziwota, bo kurwa błędy wyskakują. Tak to już tutaj wygląda. Lepiej to by było w tym momencie go sprzedać i kupić nowy, i kupić jakiś inny ciąg. Ale po co? I tak to się nie opłaca. Lepiej kurwa się przemęczyć na ciągniku na przeszło 300 tysięcy. Ja czwarte kończyłem jeszcze kosi, nie? I na Chocianowicach był taki jeden kawałek. Tam kurde Kretowie od cholery było, trawa niska, suła, nie? Ja po... przejechałem tam i z powrotem i wyglądałem gorzej niż kurde... niż po całodniowej robocie na bidonie. Naprawdę, i masakra. No nie, przecież on kurde nic nie robi ten ciągnik. To się nie opłaca go robić. Wcale nie radę. Ej, dobra, myślę, że będziemy kończyć tego vloga. Tak już trochę ponagrywałem, więc dawcie. Że będzie już... no... żegnam i do następnego. Przyjechał sobie jak sianik prawie z Bergmanem. Ale mówię, prawie akcent przyjął i teraz my zamienili, że te małe przepy będą się sypać tam przed tamtym silos. A Miała i Roberta będziemy tutaj ściągać, więc mówię, a to jeszcze akcjona, aby dogram. Tak więc w tym momencie się rzeczywiście żegnamy i widzimy się w kolejnym rzucie. W kolejnym vlogu.